Witam, dzisiaj przedstawię wam 10 najciekawszych Kekkei Genkai według mnie. Zapraszam. Zanim zacznę, chciałbym tylko zaznaczyć, że nie jestem z Chin, więc nie umiem mówić po japońsku, dlatego mogę też wymawiać niektóre nazwy źle. Nie oczekuj, drogi widzu, ode mnie, że nagle będę się uczył mongolskiego, bo ty tak chcesz. PS, tutaj macie najlepsze komenty poprzedniego odcinka. Miejsce 10. Sharingan. Pewnie zastanawiacie się, co robi tak nisko. Otóż nie uważam, żeby Sharingan był słaby czy coś w tym stylu. Oczywiście, że nie. Posiada on niezliczoną ilość benefitów, takich jak chociażby Susano, przewidywanie ruchów przeciwnika, czy nawet unikalne techniki dla każdego z Mangekyou Sharingana. Dodatkowo każdy z nich posiadał inny wygląd, jeśli mówimy właśnie o Mangekyou. Gdy ktoś potrafił go używać, był z automatu naprawdę potężny. Jedynym minusem wtedy zdaje się być ślepota użytkownika, która zwiększa się za każdym razem, gdy się go używa, a ślepota pogłębia się naprawdę szybko, na przykład w przypadku Sasuke. Umieszczam to Kekkei Genkai na tym miejscu, ponieważ jest nam bardzo dobrze znane, więc wiemy o nim tak dużo, że nie jest już tak ciekawy jak kiedyś. Miejsce 9. Rinnegan. Przepraszam znów, że tak nisko, jednak mimo tego, że jest to OP over 9999999999000, to nie jest dla mnie tak ciekawa jak reszta. Wygląda bardzo fajnie, badassowo, ma świetne bonusy, takie jak technika ścieżek, której używał Nagato, aby używać różnych wariacji, do której stworzył Paina i podzielił wszystkie ścieżki na każdego po jednej. Dzięki nim mógł m.in. przyzywać różne stworzenia, absorbować ninjutsu, czy przyciągać i odpychać przeciwników. Jednak ma też wady, takie jak to, że nie widzi przepływu czakry, co powoduje, że bomby dymne czy inne tego typu techniki maskujące blokują go, co daje niepotrzebny element zaskoczenia. Miejsce 8. Shikotsumiaku. Zostało nam to przedstawione tylko dwa razy, jak w sumie często w Naruto. Jest dużo Kekkei Genkai, ale zazwyczaj są nam przedstawione raz czy dwa, bardzo krótko. Te zdolności w anime miał Kimimaro i Boże, gdy pierwszy raz to zobaczyłem, byłem po prostu oszołomiony. Było to obrzydliwe i piękne zarazem. Mógł on wyciągnąć własny kręgosłup, aby używać go jako miecza. Powalona akcja. Dodatkowo kości są bardzo twarde, twardsze nawet od stali. Zdawałoby się, że dzięki temu wszystkiemu Kimimaro jest dobry tylko i wyłącznie na bliski dystans. I tak, specjalizuje się głównie w tym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać kości jako pocisków. Żeby tego było mało, to dodam, że wszystkie kości wystrzelone, wyciągnięte czy cokolwiek z nimi zrobi, są od razu regenerowane, co czyni użytkownika praktycznie niezniszczalnym, jeśli chodzi o ciało. Miejsce 7. Shakuton. To Kekkei Genkai ponownie zostało pokazane niewiele razy, bo tylko raz. I to chyba tylko w jednym odcinku. Używała jej Pakura, która wyglądała ciekawie, jej technika zresztą też. Na plus na pewno działa to, że mogła stworzyć kilka kul, nie tylko jedną, które były całkiem szybkie, a wystarczyło dotknięcie, aby przeciwnik został zmumifikowany poprzez wyparowanie całej wody z ciała. Ciężko nie stwierdzić, że to OP technika, jednak miała swój minus, czyli woda, która wystarczyła, żeby kule były bezużyteczne. Tak jak Shakuton jest na tyle unikalny, aby go stosować, tak samo trzeba mieć unikalne techniki, żeby mu przeciwdziałać. W końcu nie każdy może używać wody, a jedyne co mu wtedy pozostaje, to szybkość i ucieczka. Miejsce 6. Bakuton, czy inaczej wybuchy, eksplozje, BOOM! W wolnym tłumaczeniu uwolnienie wybuchu, których używali Deidara i Gaari. Choć Deidara w teorii posługuje się technikami ziemi, to Hanzo stwierdził, że posiada on to Kekkei Genkai. Ale nieważne, Blonda stworzył różne kształty z gliny, które nawet potrafiły się poruszać i oczywiście wybuchać kiedy tylko chciał, co było bardzo OP. Jednak co spowodowało, że te umiejętności trafiły na moją listę, to właśnie Gaari, który po prostu uderzał w przeciwników pięściami, a gdy już uderzył, to eksplodowali. Nazwałbym to techniką XD. To w zasadzie połączenie technik taijutsu i creepera z Minecrafta. Super technika. Miejsce 5. Byakugan. Rozmawiałem o nim w ostatnim odcinku, nie będę się w takim razie szczegółowo wypowiadał. Jest to drugie najpopularniejsze i najbardziej rozbudowane Kekkei Genkai w tym uniwersum. Dzięki niemu użytkownicy tacy jak Neji czy Hinata, choć zamiast niej powinienem tutaj wstawić Hanabi, która jest mocniejsza, ale nieważne, mogli oni spojrzeć przez praktycznie wszystko, przez drzewa, ściany, dodatkowo mogli dostrzec przepływ czakry przeciwnika i manipulować punktami Tenketsu. Wystarczyło, że użytkownik Byakugana trafił w punkty Tenketsu i istniała bardzo wysoka prawdopodobność przegranej trafionego. Niestety nie rozbudowali tego mocniej, a szkoda.
Największym minusem jest tutaj daleki zasięg, na którym są o dużo gorsi niż na bliski. Miejsce czwarte, Jotun. Inaczej uwolnienie lawy i tutaj możemy już o czymś porozmawiać, ponieważ ma ono kilka różnych form przez łączenie czakry ognia i ziemi w inny sposób. Tak lawa Meiterumi przyjmowała formę rozpuszczającej płynnej substancji, lawa Roshiego przyjmowała formę roztopionej skały, lawa Kurutsuchi to forma korozyjnej substancji, Dodai używał tego jako wulkanizowanej gumy, czy nawet Naruto dzięki Son Goku użył Jotuna z Rasen Shurikenem. I przyznam, że w praktycznie każdej formie podobało mi się to strasznie. Poza tym jest to strasznie mocny Kekkei Genkai. Tak jak w przypadku Shakutona wystarczyło trochę wody, aby mu przeciwdziałać, tak tutaj Kisame zrobił całe tsunami, żeby pokonać Roshiego. Coś niesamowitego. W różnych przypadkach działa jako obrona, a w innych jako ofensywa. Miejsce trzecie, Hyotun. Jedno z pierwszych Kekkei Genkai, które zobaczyliśmy w Naruto, używał go wtedy Haku, mowa oczywiście o uwolnieniu lodu. A ten właśnie użytkownik potrafił stworzyć tak mocny lód, że był prawie całkowicie odporny na ogień, który tylko lekko go topiły. Dodatkowo on sam miał technikę przez siebie dopracowaną, Makio Hyosho. Tworzył on w ten sposób wiele luster z lodu, w którym więził przeciwników. Chyba dobrze wiecie, o czym mówię. W Boruto to Kekkei Genkai wróciło, pokazał je Ryogi. Miejsce drugie, Kekkei Genkai Jugo. Nie ma ono nazwy jako tako, jednak jest bardzo ciekawe. Na jej podstawie Orochimaru stworzył przeklętą pieczęć. Potrafią oni przybierać energię naturalną, potrafią dzięki temu wzmacniać lub przekształcać różne części ciała do celów, jakich tylko chcą. Dodatkowo zmienia się ich wygląd, co widzieliśmy już w kilku przypadkach. Użytkownik zmienia się wtedy dosłownie w potwora. Minusem tego Kekkei Genkai jest to, że wcześniej wspomniana przeze mnie pobierana energia naturalna jest pobierana ciągle, przez to użytkownik co jakiś czas dostaje szału i chce zabijać wszystko w okolicy. Miejsce pierwsze, Shotun. Znany jako Kekkei Genkai Guren. Dzięki temu była niepokonana. Potrafiła na przykład w krysztale uwięzić Hinatę. Podobno też Shotun może skrystalizować każdą substancję, więc techniki drewna, wody i ziemi są bezużyteczne. Mogła ona zamienić każdy fizyczny materiał w broń. To Kekkei Genkai miało też minusy, takie jak plusy. Skoro było odporne na 3 żywioły, to też na 3 było wrażliwe, czyli wiatr, ogień i błyskawice. Nie można jednak zaprzeczyć, że to Kekkei Genkai jest po prostu ładne. A jakie Kekkei Genkai wy najbardziej lubicie? Zgaduję, że Sharingana, jednak podzielcie się w komentarzach. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!